Dla Polonii i dla mieszkańców Unii Europejskiej 1 lipca tu będzie stolica Europy. Pamiętajmy o tym. Do 31 grudnia Warszawa jest centrum Europy. Wszystkiego dobrego dla Europejczyków. Dziękujemy bardzo, panie przewodniczący, panie prezydent. Prosimy bardzo. Drodzy warszawiacy. Goście i wszyscy, którzy z nami są przed telewizorami, chcę po raz kolejny, już czwarty rzędu, życzyć wam wszystkiego dobrego, dużo pomyślności, szczęścia i przede wszystkim sukcesów, małych i dużych, bo z sukcesów składa się dokonania Warszawy, składają się i całej Polski. Chcę też życzyć, żeby Warszawa zdobyła Europejską Stolicę Kultury, a przy okazji też Białorusinom chcę życzyć wolności, o której marzą, żeby mieli taką jak my wolność. Wszystkiego dobrego, udanej zabawy i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję bardzo, pani prezydent. Dyrektor programu Polsatu. W imieniu Polsatu, stacji, która teraz widuje naszego Sylwestra, życzę wam miłości, zdrowia, szczęścia i żebyście, kochani, dbali o siebie, bo przed nami ciężka zima. I żebyście mieli czas na oglądanie Polsatu, bo kochamy was i chcemy, żebyście i wy nas pokochali. Dzięki. Mina Terentiew, dziękuję bardzo. Minuta, 5 sekund. Słuchajcie, musimy doprosić naszych przyjaciół ze Szwecji. Rock serce swoimi rodzinami. Zapraszamy do nas, radnicy. Jesteście, rock serce. Razem z dziećmi, rodzinami, zapraszamy, kochani, do nas. Rock serce. Prosimy, będziemy razem świętować nowy rok 2011 za 50 sekund. Zapraszamy. Anna-Marie Per, cały zespół Rock Serce swoimi rodzinami. Kochani, cieszymy się, że jesteście z nami. Krzysztof, 40 sekund nam zostało. Tak jest, jeszcze 38 sekund. Powitajcie gorąco na scenie Rock Serce razem z nami. Moi drodzy, już pewnie w polskich domach są naszykowane butelki z szampanem. Jeszcze 20 sekund. Za chwilę rzucimy się sobie w objęcia. Złożymy sobie najlepsze życzenia za 15 sekund. Powitamy nowy, piękny 2011 rok. 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4. Rozpoczynamy ten rok odą do radości hymnem Unii Europejskiej. Powitajcie warszawski chór międzyoceniany pod lekcją Elżbiety Siczek i najpiękniejszy polski mezzosopran Alicję Węgorzewską. Święto